pierdolił i tyle. Ja nie wiem, bo ja odwróciłem się do tyłu, jak ja usłyszałem, tylko nie, mnie nie było w ogóle. Do gruby mi pokazywał. Nie. Ty siedziałeś po tej stronie, ja po drugiej stronie ławy. Tak, ale ja i potem, butelkami rzucaliśmy. Ale potem ja poszedłem na dół na chwilę. Ty rzuciłeś pierwszy, czy ja rzuciłem, ale nie trafaliśmy w siebie, tylko obok siebie, nie? No. I wiem, że była z tyłu ta szafa. Z tyłu, czy z tam? Przy wejściu ta była. Gdzieś poszedł chyba do kibla i żeś chyba wpadł w tą szafę. Ja nie wiem, poskładała się na tobie ta szafa i tyle, nie? No. No i tyle było. No ty... To ty w ogóle długo jechałeś z tego, z granicy do a trochę jechałeś, nie? Tutaj? Dojechałem do Katowic. No to, że ciebie też ten samochód pierdolnął, ale nie wiem. No to ci mówię, no kurwa. A to na pasach było, tak? Tak. No. Jeżdżę tak. Spojrzałem, no jedzie chuj, nie? No. Spojrzałem się w prawo. Ja myślałem, że się chuj zatrzyma. Ja kroka, no. Jak mnie piznął, to ci mnie przeleciałem przez... No, no też taki kombi było. Jak pierdolnąłem jeszcze głową, no to, to rano było 5 czy 6, chyba gdzieś 6 godzina. No. A obudziłem się w szpitalu wieczorem o 7. Tyle czasu byłem nieprzytomny. I musieli mnie ktoś zobaczyć, zaczęli na karetkę. No na pewno. Karetka mnie zabrała i chuj no. Do ciebie szłem tak. Kurwa, jak po przepiciu. Po przepiciu. Ale dwie flachy rozkurwione już tej torby tam, nie wiem, kto to sprzątnęli, nie? Ile dwie flachy, to wielka strata. No. Chuj z tymi bólem, ale ty, wódki szkoda. No właśnie. A nie wiem, czy tylko Darka, kurwa, wypierdolili, czy został, czy chuj wie. Co, jakiego Darka? Jak mu to było, Darek, czy tam jakoś tam. Bo karetka zabrała, a ledwo go kurwa w 3 czy 4 go otrzymało. No to wy żeście we dwóch byli? No. I was dwóch pierdolło? Kurwa. Z tej... Tej kurwa no. Zlałby kurwa. Mówię, Darek, no chuj niech będzie mu Darek. Dał mi kurwa kartę, pamiętam jeszcze kod. 0404. Krzysiek, idź. Dwie flachy. Daniel, o Daniela chodzi. No to kurwa, ja poszłem po flachę, ale mówię, chuju nie wyłaź. A już był trochę wycięty. Bo ja wcześniej postawiłem flachę. Tam ktoś podpierdala, kurwa, na tym. I kurwa, ktoś ze siebie tam. I... Kapusie tam. A on w tym momencie poszedł jeszcze po flachę. Wrócił i w tym czasie przyszli, kurwa, te, czarnuchy. A ja to myślałem, że kurwa, to stoi gruby. I ty. I ja się tam wpierdalam, patrz, a ta Niemka się odwraca. My taką, o chuj. A ja tam, kurwa, torbę na tym, flaszki dwie, kurwa, 4 piwa. Zaprosili mnie do środka. Mój materiał leciał na wprost. No, sobie na fotelu usiadłem, a on siedział tak, w okraku. Flacha, kurwa, między jajami. Sobie myślę, no debil, kurwa. Po chuj on wyłaził. Ja tylko do pennego, kurwa, to ile masz? Czy da, nie wiem, do pennego. Czy on już miał wcześniej tą flachę, kurwa, czy nie wiem. Nie. Was podpierdolił tych stulisa, bo jak ja potem byłem tam, to takich to dwóch, tylko. Takich dwóch, co tam siedziało przy oknie, to pierdoliło, że o, znowu przyszli, znowu to, znowu tamto. Podpierdalacze same, to tam nigdy nie tego. Na drogę do Tunisa z powrotem i do Pennego z powrotem i podpierdolić po trawie. No. A on musiał wyleć, bo ja jeszcze on, wiesz, kontaktował, kurwa, no jako tak, jak wychodziłem. A już przyszłem, to już chuj. Zwłoki, kurwa. No ledwo go do karetki go wkładali, to jeszcze stałem i patrzałem. Ja mówię, no debil, debil. No. I tak, a ona mówi, ja mówię, że tu idę do ruskich, pokazuje palcem, nie? Że od poniedziałku tutaj. Mówi, naj, wyjdę farę na polen. To ty
ty dostałeś do mnie, kurwa, w radiowóz. Wywieźli mnie tam, nie wiem, z jakiej miejscowości. Bilet mi kupili, jedzenie mi kupili na drogę. I jeszcze za winkla stali i się patrzyli, a ja tak jednym okiem widziałem kątem, że stoją i patrzą. Nie mogłeś wysiąść na następnej stacji? Mogłem, ale kurwa, tak sobie myślę, tylko że na następnej stacji. No. Mówię, i gdzie teraz pójdę spać, jak wrócę się z powrotem? No bo ty nie wiesz, jak zadzwonić, nie? No i kurwa, i oni mnie na taką stację przywieźli, nie z Weissenfels, tylko gdzieś dalej mnie wywieźli. I teraz w nocy, gdzie bym, kurwa, jeździł? A na drugi dzień byśmy zobaczyli na ulicy i chuj, no i kurwa. A ty dostajesz zakaz wjazdu? Nie, kazali mi tylko jechać do Polski. Nie, że chyja tu dziury gnaj, nie powiedzieli mi, nie? Tylko, że mam jechać do Polski. Przecież ja nic złego nie zrobiłem, nie obkradłem, kurwa, nie zabiłem. Dlaczego mam nie wracać sobie? A jako turysta se przyjeżdżałem dzisiaj, przyjeżdżam. I chuj, mam prawo? Jest to Unia Europejska. No, Krzysiek, jesteś jako turysta, nie? No oczywiście, pełnoprawny turysta. Pełnoprawny europejski turysta. Ja. I w chuja mogą mnie podnieść, nie? No to dwa razy co najmniej. Nie, no oczywiście. Widzisz, na Cyprze jak robiłem? Wczoraj, na Cyprze jak robiłeś? Ja. No. Jak tylko żeśmy wyszli do Unii, to czekaj, do kogo to się przypierdalali, żeby ci nie skłamać. Nie do Grecji, nie do Aten, tylko kurwa nie, tu to co innego. Do Japończyków, bo Cypr jest podzielony pół Japonii, pół Cypru. Co ty gadasz? Jakie Japonii? Gdzie Japonia, a gdzie Cypr? I jakie dzielenie? No weź mnie, kurwa. Do Turcji. Turcy. Do Turcji. Bo oni tam się bili, kurwa, o sól. Ja nie wiem o co. I tam ja się z kolegą pojechałem, mówię, Heniu, chodź, jedziemy tam do tej granicy, nie? Dwóch żołnierzy stoi przy szlabanach i chcieliśmy z nimi zrobić sobie zdjęcie. Bo on, kurwa, ty. Karabin, gdzie jeszcze złoto, nie? Machę. No chuj, ten tam coś tam pogadali, pomroseli. Zrobiliśmy sobie zdjęcie z nimi. Ale tu po stronie, kurwa, cypryjskiej, to też takie jakby na popoczach osiedla, takie półpiętrowe. Puściutkie stoją. Cyprus nie wejdzie tam mieszkać. Woli w takiej lepiance mieszkać? A tu są nowe bloki postawione. On tam nie pójdzie mieszkać. Są wrogami. Bo Angolę utrzymywali właśnie Cypr. Teraz niby utrzymuje. Nie wiem, czy dalej Angola utrzymuje. Inwestuje, no jak to na Cyprze, nie? A ktoś mi tu mówił teraz, że to Francja, kurwa, teraz utrzymuje. No może i tak być. Do nich się przypierdalali, a my tak, no, paszporty tam tego, nie? A my normalnie do wody, cyk, cyk. I dalej żeśmy jechali do roboty. Ale tam to było zajebiście, ja pierdolę. Tam też przeżyłem. Co ty na tym Cyprze w ogóle robił? Kurwa, o trzeciej w nocy, żebym wylądował na tym lotnisku. Te ciepło jak buchło. A jeszcze tak. Jestem w tym. W samolocie to Polkę z Rudy, kurwa, poznał. Też jechała na Cypr. Chodzi, żeśmy się skontaktowali. Bo ja w Pafos. W Pafos wysiadłem. I teraz tak. A pali mi się chciał jak psu, kurwa, szczekać. I chuj, ja walę do tych drzwi, drzwi się odsunęły, a tu po prawej stronie taki siedział, no, jakiś żołnierz, czy chuj, na to ochroniarz jakiś, no, czy pracownik lotniska. No. Ja sobie wyszłem, fajkę sobie zapaliłem, palę, on taki głupi uśmiech sobie zrobił. Z tego się chuj śmieje, kurwa.
Ja się odwracam, ty, a moja tylko walizka na taśmę jeździ. No. Kurwa, ja mówię, no teraz już wiem, z czego się chuj śmieje. No ale chuj, bo z powrotem drzwi się nie otwierały. No. No to otworzył mi te drzwi,